Ponad 5 tysięcy zachorowań na grypę zarejestrowała w tym sezonie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu. To znacznie mniej przypadków niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Statystyki pokazują, że najwięcej osób choruje na grypę od stycznia do marca. Okres jesienno-zimowy to czas zwiększonej liczby zachorowań. Jak wygląda sytuacja w tym roku w naszym regionie? Od października 2018 roku do dnia dzisiejszego do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wałbrzychu zostało zgłoszone zachorowań na infekcje grypopodobne 5210 oraz jedna grypa potwierdzona testem paskowym. W analogicznym okresie zostało zgłoszone 8 tysięcy zachorowań, to jest ponad 2800 zachorowań więcej niż w tym roku. Światowa Organizacja Zdrowia promuje szczepienia jako najskuteczniejszą formę przeciwdziałania grypie. Szczepienia są szczególnie zalecane osobom z grup ryzyka, które obejmują m.in. osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, które mają obniżoną odporność i szczególnie groźne jest dla nich wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby. Jak jeszcze możemy się chronić przed grypą? W okresie zachorowania, aby zachować szczególną higienę, częste mycie rąk, kichać powinniśmy zasłaniając twarz, także kaszląc. Ważne jest także zachowanie od osoby, która kaszle, czy nawet jeżeli my kaszlemy czy kichamy, powinniśmy zachować 1 do 2 metrów, dlatego wtedy zmniejsza się ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Wietrzenie jest też również bardzo ważne, dlatego zalecamy do 2-3 razy dziennie wietrzyć pomieszczenia, w których się znajdujemy. Jak odróżnić grypę od zwykłego przeziębienia? Przy grypie będziemy mieć wysoką gorączkę, rozbicie, bóle mięśniowo-szkieletowe, rzadziej będzie to katar. Natomiast w przeziębieniu będzie właśnie zatkany nos, rzadziej gorączka, prawie w ogóle, stopniowo narastające objawy. Co ważne, szczepienia ochronne powinno się ponawiać co roku, bo wirus grypy przechodzi mutacje. Szczepienia są prowadzone przed rozpoczęciem sezonu grypowego, zalecany jest zwłaszcza wrzesień.